Tak się składa, że porażka jest częścią praktycznie każdej gry, która posiada jakiekolwiek zasady. Jeżeli nie my, to przeciwnik. Jeżeli nie AI, to gracz właśnie. I zazwyczaj twórcy gier raczą gracza zwykłym ekranem game over, ale są też tacy, którzy lubią wytykać graczom błędy. Kolejny nieudany skok w Mario. Eskortowana przez ciebie postać została zastrzelona, czy pożarł cię wygłodniały hipopotam. Zazwyczaj widzisz wtedy ten sam klasyczny już komunikat sygnalizujący koniec żyć czy niepowodzenie. Snake! Niektóre gry jednak rezygnują z takiego suchego i powtarzalnego podejścia, dając zarówno upust swojej kreatywności, jak i wzbogacając rozgrywkę o ciekawy aspekt. Powtórka kilku ostatnich sekund walki jasno wskazująca twoją porażkę, zwłoki Maxa Payne'a upadające w slow motion po nabawieniu się choroby ołowiowej, to tylko drobne przykłady tego, jak gra wytyka nam błędy. Są jednak takie tytuły, które w zwyczaju mają śmiech prosto w twarz gracza. Serii Fallout nie trzeba nikomu przedstawiać. Wyniszczone przez radiację ziemie, opuszczone budynki i pustkowia, po których biegają zmutowane potwory wszelkiej maści oraz szajki bandytów tylko czekających na dobry moment, by ograbić podróżnika ze wszystkiego, co ma przy sobie. A pośrodku tego wszystkiego my, samotny bohater poszukujący chipa do filtrowania wody. Pierwsze części serii miały w zwyczaju po naszym niepowodzeniu prezentować nam ekrany śmierci uzupełniane przez głos lektora, w zależności od tego, jak daleko udało nam się zajść. Przykładowo, jeśli w pierwszej odsłonie dopadnie nas radiacja, narrator stwierdzi, że nawet padlinożercy nie są tobą zainteresowani. Fallout 2 przygotował nieco więcej zależnych od sytuacji przytyków. Od byłeś waleczny, lecz nieskuteczny przez sympatyczne chłopie, ale jesteś głupi i martwy lub jesteś martwy znowu, aż po niewykorzystane, lecz odnalezione w plikach gry, nieprzyjemne mniam, powiedział stwór jedzący twoje ciało, czy jesteś martwy, może powinieneś zacząć grę nową postacią, bo twoje rozdanie punktów umiejętności zsie. You fought valiantly, but to no avail. The Enclave triumphs, and soon the entire world dies. Kojarzycie zapewne Króla Lwa. Klasyczna opowieść Disneya doczekała się nawet swoich adaptacji growych. Ta dostępna na praktycznie wszystkie wówczas istniejące platformy gra, poza miłą dla oka grafiką, oferowała świetną muzykę przeniesioną praktycznie 1:1 z animacji oraz przyjemną platformową rozgrywkę. Gdy jednak utracimy wszystkie życia, ekran końcowy ukaże nam smutnego i pogrążonego w niedowierzaniu pawiana imieniem Rafiki, który co chwila zerka w stronę napisu Game Over. Inna sprawa w przypadku popularnej, bootlegowej, to jest podrobionej wersji gry Timon and Pumbaa Lion King 5. Tam, gdy dojdzie do utraty wszystkich żyć, bohaterowie popełniają samobójstwa. Pumbaa wskakuje do kotła z gotującą się wodą, Timon zakopuje się żywcem, zaś Simba bez zastanowienia zaciska pętlę na szyi. To dopiero platformówka dla dzieci. W nieco bardziej subtelny sposób gra Conker's Bad Fur Day traktuje gracza po jego niepowodzeniu. Niemniej jednak wciąż stara się ukazać jego porażkę w sposób prześmiewczy, tak by siedzący z padem w ręku zrozumiał, że zło zatriumfowało właśnie w tym przypadku. Tytuł ten jest mało znany polskim graczom z uwagi na małą dostępność Nintendo 64, zatem wytłumaczę szybko, o czym opowiada sama gra. Sterujemy wiewiórką imieniem Conker w świecie pełnym wulgarnego humoru, picia alkoholu czy dziwnych nawiązań popkultury. A to wszystko w oprawie graficznej niczym z Banjo-Kazooie czy Donkey Konga. Gra zasłynęła przykładowo takim jednym musicalowym utworem śpiewanym przez jednego z bossów. Żywy stolec. I am the great mighty Pooh and I'm going to throw my shit at you. Wracając do przegranej. Gdy tylko utracimy odpowiednią ilość żyć, zaprezentowana zostanie nam cutscenka, w której to zdjęcie naszego wiewióra znajduje się na pudełku po mleku z dopiskiem zaginiony. I tu, w zależności od tego, jak zginęliśmy, kończymy jako wór mięcha, mokra miazga lub podpalony stek z wiewiórki. Czasem jednak dopiero dalsza część animowanego przerywnika ukazuje nam nasz prawdziwy los. Służymy głównemu antagoniście jako noga od stołu. Przykry los wiewiórki.
Kolejna na liście jest seria Arkham. Pierwsze od dawna, o ile nie jedyne, udane przeniesienie przygód człowieka nietoperza na ekrany PC-tów i konsol. Wachlarz przeciwników Batmana jest ogromny, bo przecież ponad 70 lat historii samego komiksowego pierwowzoru musiało odbić się różnorodnością. Od nieśmiertelnego mentora, mającego pod sobą klan ninja, przez zarażonego chorobą skóry psychopatę o aparycji krokodyla, na szalonym klaunie kończąc. Łatwo zatem przewidzieć, że w grze opartej o uniwersum spotkamy całkiem sporą liczbę zarówno mniej, jak i bardziej znanych łotrów z ulic Gotham. Gdy tylko zadane nam obrażenia przekroczą ilość posiadanego HP, uraczeni zostaniemy jedną z wielu przygotowanych scenek, w których nasz przeciwnik punktuje słownie pokonanego nietoperza. Joker potrafi wyśmiać fakt, że giniemy od czegoś takiego prostego, a przetrwaliśmy wszystkie jego pułapki. Pingwin prosi o piłę, żeby zrobić sobie popielniczkę z naszej głowy, za to człowiek zagadka nie jest wystarczająco zaskoczony, gdyż statystyka podpowiada, że zginiesz. Najbardziej irytują jednak szeregowi złoczyńcy w kółko powtarzający: przecież miałeś być trudnym przeciwnikiem. I thought he was supposed to be tough. Zmieńmy nieco ton i przenieśmy się do nostalgicznych lat 2000, kiedy to swe triumfy święciły Pokémony i pewna telewizyjna gra z Danii. Gracz, korzystając z kontrolera, jakim był jego telefon, sterował poczynaniami momentami irytującego trolla imieniem Hugo, który to ruszał na wielką przygodę, by uratować swoją żonę Hugolinę i dzieci. Rozgrywka opierała się, w zależności od wersji, na kilku minigierkach, w których ważna była zręczność i umiejętne uwzględnianie lagów powodowanych przez linie telefoniczne. Omijanie przeszkód jadąc na strusiu, pilotowanie Hugokoptera czy bieg przez pseudo-aztecką świątynię prowadził nas do wyboru w pełni losowego, który dopiero deklarował to, czy cokolwiek udało nam się wygrać. Zanim jednak docieraliśmy na miejsce, czekała nas prawdziwa kanonada porażek powodowanych wspomnianymi już opóźnieniami na łączach. Każda taka wpadka kwitowana była wyjątkowo męczącym przytykiem ze strony Hugo. Bardzo się starałeś, lecz z gry wyleciałeś. To tylko jeden z wielu tekstów, które wypaliły się w moim mózgu. No, dosyć tego pluskania się w wodzie. Graj trochę lepiej. Po trolach pora na goblina i to wyjątkowo aroganckiego. Styx Master of Shadows to trzecioosobowa skradanka, gdzie wcielamy się w tytułowego Styxa. Skrytobójcę, którego zadaniem jest kradzież drogocennego, magicznego bursztynu z wieży Akenash. Jednak to kontynuacja o podtytule Shards of Darkness, stworzona przez studio Cyanide, pociągnęła dalej temat charakteru głównego bohatera, który to sypie czerstwymi dowcipami przy każdej możliwej okazji. Jedną z tych okazji jest oczywiście porażka gracza, która to skutkuje ekranem game over okraszonym niekiedy zabawnym komentarzem, coś jak w przypadku serii Arkham. Tutaj jednak to nie wrogowie, a sam Styx zwraca nam uwagę, mówiąc: wiesz, że grając stopami nie zdobędziesz achievementa, lub co powiesz na to, abyśmy zamienili się rolami? Ja złapię za kontroler, a ty zginiesz. Boleśnie. Jak widać, zwykłe ekrany z napisem Game Over, desynchronizacja czy Nie żyjesz nie są regułą w grach wideo. Niektórzy potrafią kreatywnie przedstawić naszą śmierć i, co ciekawe, wyśmiać nieudolność gracza, denerwując go lub wręcz motywując tym samym do podjęcia jeszcze jednej próby przejścia danego tytułu. Jeżeli znacie inne tego typu przykłady, dajcie znać w komentarzach. Ja tymczasem bardzo Wam dziękuję za uwagę. Trzymajcie się, cześć.